podpisanie porozumienia pomiędzy Szkołą Policji w Słupsku i Szkołą Policji w Krokach. Pana komendanta i pana naczelnika proszę o podpisanie dokumentu. Proszę, to jest jeden z siebie komendant. Pobytu w naszej szkole w Słupsku. Z motykły Słupskie. Przekażę tę grawetę z logo naszej szkoły. Czera musu logo. Motykły. Proszę. Chciałem zapytać o kilka refleksji bezpośrednio po podpisaniu tego porozumienia. Kajus jautė, kai pasirašėte sutartimą? Jaučiau didelį įsipareigojimą pirmiausia. Čuvam bardzo dużo zaangażowanie. Prieš kolegas Lenkijos mokyklos? Przed kolegami, pracownikami również w Słupsku. Pasirašymas tai nereiškia tik tai parašo padėjimas. Podpis nie oznacza również tylko złożony podpis. O įsipareigojimas giliam, rimtam bendradarbiavimui. A współpraca naprawdę bardzo ważną i ścisłą współpracą. Ir pasikeitimų patirtimi. Również wymianą doświadczeń i również praktyką. Panie komendancie, czy też pytanie takie, co Szkole Policji da ta współpraca i co ona oznacza dla naszej szkoły? Każde nowe doświadczenie zdobywane przez innych wzbogaca nasz repertuar pedagogiczny, tak bym to określił. Czyli możemy wykorzystać doświadczenia kolegów z Litwy w procesie kształcenia polskich policjantów i mam nadzieję, że tego typu spotkania, tego typu porozumienie, które tutaj zostało zawarte w dniu dzisiejszym, przyczyni się do podwyższenia poziomu kształcenia. Będziemy mogli wykorzystać pewne doświadczenia naszych kolegów, a zarazem im przekazać doświadczenia nasze im, tak żeby ich proces kształcenia był równie dobry.